Młodzieńcza cera trądzikowa. Jak z nią postępować? To jest materiał skierowany i do młodych ludzi, i może przede wszystkim do ich mam, tatusiów, którzy na razie w pielęgnacji wspomagają. Tutaj chciałam powiedzieć o pewnych bardzo, bardzo kluczowych sprawach, żeby ta skóra była piękna. Należałoby zawsze zacząć od kwestii dietetycznych. Musimy pamiętać, że trądzik tak zwany hormonalny nie jest powodowany tylko przez hormony. Tutaj prawie zawsze, jeśli nie zawsze, hormony powodują większe łaknienie na cukier przede wszystkim i w ogóle ta aktywność hormonalna w połączeniu z niewłaściwą dietą dopiero nam daje trądzik. Nie sama huśtawka hormonalna w wieku młodzieńczym naturalna. Oczywiście mamy tutaj też kwestie takie społeczne, że młody człowiek potrzebuje przynależeć do grupy, więc jak wszyscy idą na jakieś, powiedzmy, hamburgery, frytki i tak dalej, to trudno też jest tego zakazać, czy piją słodkie napoje. Nie zawsze znajdujemy w sobie taką odwagę, żeby powiedzieć nie, kiedy coś robią wszyscy, ale te kwestie żywieniowe i tutaj szczególnie cukier, tłuszcze, trans i duża ilość nabiału, to są te czynniki, które będą sprawę pogarszały, więc o ile tylko można, to warto je eliminować i znajdować przeróżne pyszne zamienniki. Kolejna rzecz, i tutaj dochodzimy do pewnego nieporozumienia. Wiemy, że kolagen jest taki silnie antyagingowy, zwany liftingiem skóry od wewnątrz. Jednak jest to po prostu substancja głęboko zdrowotna i bardzo naszemu organizmowi potrzebna, także młodemu organizmowi jeszcze budującemu tkankę kostną, tkanki łączne, ścięgien i tkanki skóry. W naszej współczesnej diecie tego kolagenu, ale także i siarki MSM jest po prostu bardzo, bardzo mało i to dużo za mało. Dlatego też podaż tego czystego, cennego białka budulcowego u młodych ludzi jest jak najbardziej wskazana i tutaj nie ma tak naprawdę możliwości zrobienia sobie jakiejkolwiek krzywdy, wręcz przeciwnie. Ważne tylko, żeby taki preparat miał oczywiście bardzo czysty, zdrowy skład, bez chemii, jak pewnie wiecie, sam w sobie kolagen smaczny nie jest, więc ten smak raczej trzeba przykrywać, ale można go przykrywać w sposób naturalny i zdrowy, choć nie jest to takie łatwe, ale a nie powinno się go przykrywać cukrem i substancjami aromatyzującymi sztucznymi. Czyli tak to jest z tą podażą kolagenu. Drugim tak naprawdę mitem jest to, że retinol i bakuchiol, który wiemy, że fantastycznie radzi sobie z problemami skórnymi u osób dojrzałych, jest nie dla młodych ludzi. Badania jak najbardziej naukowe i pisma dermatologiczne dozwalają i zachęcają na zastosowanie retinoidów od 12 roku życia, natomiast bakuchiol, czyli tak zwany retinol roślinny działający jeszcze delikatniej, właściwie inna substancja chemiczna, ale tak naprawdę na receptory retinolu w naszej skórze działająca, bardzo analogiczna, nie ma w ogóle ograniczeń wiekowych. Są to rzeczy zdrowe. Tutaj mamy retinol HPR, czyli najcenniejsza forma retinolu, najskuteczniejsza, a zarazem o najmniejszym potencjale drażnienia. I tutaj mamy też i opuncję figową, czyli to, co jest kojarzone często antyagingowo i słusznie, ale będzie bardzo też dobrze, łagodząco, gojąco działało na wszelkie niedoskonałości skóry. Także tutaj naprawdę śmiało. No kolejna rzecz bardzo, bardzo ważna to jest mycie i tutaj młodzi ludzie sami mają często taką potrzebę, żeby zasuszyć, niejako zamęczyć te zmiany trądzikowe. Niestety nie tędy droga, żadne agresywne peelingi, żadne agresywne mycie, agresywne kwasy
To nie jest to. Tutaj musimy myć bardzo delikatnie, najlepiej olejkami micelarnymi, bardzo skutecznymi, które będą szanowały płaszcz hydrolipidowy młodego człowieka, a szacunek dla tego płaszcza to podstawa pielęgnacji przeciwtrądzikowej. Wyrzucamy z naszego menu wszystkie produkty, które są sztucznie perfumowane, bo to są substancje drażniące, które mogą dodatkowo rozregulowywać produkcję sebum. I kolejnym takim przyjacielem, już właściwie tutaj dochodzimy powoli do końca, jest tonizacja. My tutaj w Yoga Attractive proponujemy tonizację, która zarazem silnie remineralizuje i powoduje takie wygładzanie, rozjaśnianie, to jest nektar tonizująco-wygładzający. Natomiast tak naprawdę tonizacja tonikiem bez żadnych drastycznych konserwantów, substancji zapachowych, to jest krok konieczny dla cery trądzikowej. O nim nie można zapomnieć, możecie też użyć octu organicznego, mniej więcej pół na pół z wodą. No minusem jest to, że jest średni zapach takiej mieszanki, ale ona będzie skórze robiła dobrze. W każdym razie o tej regulacji pH u cer trądzikowych nie możemy zapomnieć. To wcale nie jest skomplikowana pielęgnacja, to są dosłownie 3-4 proste, szybkie kroki. No i ostatnia rzecz, najlepszym właściwie przyjacielem cer trądzikowych jest kwas hialuronowy. Kwas z nazwy powinien mieć 5%, powinien być gęsty, taki jakby troszeczkę żelowaty. Natomiast to jest bardzo silny nawilżacz, ma też właściwości gojące i działa też antyseptycznie na te różne niepożądane zmiany. I tutaj nie stosujemy go samotnie, on lubi towarzystwo, odrobinki kremu, odrobineczki olejku, nie bójmy się też odrobinki tłustych substancji, bo ona uzupełnia płaszcz hydrolipidowy, ale mówimy tutaj o 3-4 kroplach, nie więcej, pomieszanych z kwasem hialuronowym. Albo dodajemy go praktycznie po jednej wydajnej kropli do każdej pielęgnacji typu krem. I tak naprawdę tutaj mamy już taki protokół, który będzie na tę cerę działał bardzo skutecznie, zarazem delikatnie, będzie przyjemny w stosowaniu, bo to też w końcu jest ważne. I myślę, że będziemy w stanie się z problemem w końcu dosyć takim palącym i przykrym dość szybko uporać.